Dobry wieczór. Chciałem zaprosić Państwa na spotkanie z Jackiem Świdzińskim. Spotkanie nosi tytuł Gej jak geniusz. Dzisiejsze spotkanie będzie sponsorowała litera G i cyferka 6. I od razu przejdziemy do pierwszego pytania. Dlaczego w Twoich komiksach nie ma seksu? Jest jeden komiks, który jest narysowany, ale nigdy go nie opublikowałem i w nim jest seks. Także to nie jest do końca prawda, ale w sumie... Wydaje mi się, że poniekąd, znaczy to jest coś, do czego jakoś tam być może dochodzę, ponieważ bardzo lubię kontrast moich rysunków, które nie pasują do efektownych scen, z efektownymi scenami. Dlatego w sumie jak zapytałeś, dlaczego nie ma seksu, sam się zacząłem zastanawiać, dlaczego nie ma seksu, ponieważ to by bardzo dobrze pasowało do moich patyczaków. Ale w ogóle u mnie nie ma za bardzo uczuć. Zwłaszcza międzyludzkich. No, tak mi się wydaje, jak sobie myślałem niedawno o na przykład właśnie antologiach, które wydaje ten festiwal komiksów takich krótkich, takich fajnych. One są wszystkie bardzo często budowane wokół jednego takiego schematu, anegdoty z jakąś przewrotką i puentą na ważne tematy typu miłość albo śmierć. I tak doszedłem do wniosku, że ten pierwszy z tych tematów, ten temat miłości czy jakichś tam międzyludzkich relacji, uczuć, zupełnie nie występuje w moich komiksach. Być może dlatego, że bardziej interesują mnie w tych komiksach konstrukcje i jakaś taka kreacja niż to. Tego typu tematy byłyby najwyżej jakimś narzędziem do skonstruowania jakichś tam fabuł, które potencjalnych, ale rzeczywiście tak naprawdę powiem ci, że chciałbym, żeby w moich komiksach był seks. Ale no, być może do tego dojdzie, także miło mi, że ktoś o tym też pomyślał i że to widać, bo ciekawe. No w twoim poprzednim albumie był taki moment, że prawie był seks, ale wszyscy się zamienili miejscami i do niczego nie doszło. Że stąd to moje pytanie. Znaczy tak naprawdę nie wiadomo, czy do niczego nie doszło, bo wszyscy się obudzili rozczochrani. To była taka scena, która w zasadzie streszczała cały ten komiks na trzech stronach. W samym środku zdarzenia znajdowała się i w niej, ona była też w jakimś sensie streszczeniem testu poprzedniego komiksu. I tam rzeczywiście, no właśnie, tam dokładnie tak jak powiedziałem, ta miłość, uczucie zostało wykorzystane do tego, żeby zapleść jakiegoś rodzaju intrygę i wykorzystać ją konstrukcyjnie, co oczywiście brak tego sedna, do którego oni wszyscy dążyli, jest też jakoś charakterystyczny chyba dla tego, co robię, że nie ma tych mocnych puent, raczej ich unikam, a właśnie seks może byłby czymś takim. Może też nadal nawiązuje do twojego pierwszego pytania. Dziękuję. No to porozmawiajmy o nowym albumie. Od początku. Najpierw klejki, które są w albumie. Poprosiłeś różnych ludzi, którzy się nawzajem nie znają, żeby narysowali te same postaci. Czy to jest jakiś symbol? Tutaj chciałem sprostować, ponieważ nawet wyliczam te osoby, które rysowały to i niektóre z nich nazywają się na przykład Wojciech Świdziński, Ewa Świdzińska, Stach Świdziński. Chciałem powiedzieć, że oni się tak znają. Ale część się nie zna. Tak, część się nie zna. A więc to tak, tylko żeby nie było, że złapnie nas publiczność na jakimś kłamstwie. Ale nie złapię, bo te osoby... Znaczy, zasadniczo w tych wyklejkach chodziło mi znowu, mam trochę taką obsesję, kiedy robię komiks, żeby było w nim kilka przynajmniej scen, albo takich sam podejmuję, no to nie jest nawet myślenie o tym, żeby było takie sceny, tylko sam podejmuję takie próby, do tego dochodzę, żeby w jakiejś scenie, nawet bez słów, bez większej konstrukcji, tylko wizualnie, w jakimś maksymalnym skrócie, streścić cały ten komiks. I przez to, że z każdym z takich komiksów jest właśnie kilka takich streszczeń, takich mocnych jakby elementów, które pokazują, o co może chodzi w tym komiksie,
które jakoś tam go konceptualizują, kierują interpretację na odpowiednie tory. Być może to jest też, to takie jest moje może zamierzenie, że im więcej tego będzie, tym bardziej nie będzie wiadomo, o co chodzi. Nawet jeżeli to są pewnego rodzaju streszczenia i podpowiedzi. Ale no właśnie te wyklejki są w jakimś sensie streszczone. Nawet nie chodziło w nich za bardzo o to, kto je robi. Znaczy nie, chodziło o to, kto je robi, ponieważ w większości to byli amatorzy, którzy poniekąd rysując to uczyli się rysować, można tak powiedzieć. Mój jakby takie zamierzenie było takie, żeby właśnie doprowadzić do czegoś, do czego ten komiks w jakimś sensie zmierza. Do jakiejś takiej, znaczy w ogóle kwestia tego, że ta wyklejka jest na dwóch linii, trochę powiększonej, więc nie wygląda jak zeszyt w dwie linie, ale to jest zeszyt w dwie linie, który służy do nauki słów, nauki liter, nauki mówienia. I tak naprawdę ja z dzieciństwa pamiętam zawsze, bo to są sznaczki, nie możemy tego pokazać, bo pan sobie poszedł, nikogo tutaj nie ma. Ale zasadniczo to są sznaczki, które przedstawiają postaci główne z tego komiksu i wzorowe postaci rysowałem ja. Natomiast dalej do tych sznaczków rysowali amatorzy. Jeszcze raz tę postać, jeszcze raz. Po swojemu niektórzy to jakoś interpretowali. To były też dzieci i każdy jakoś tam się uczył rysować. I właśnie ja pamiętam z dzieciństwa, ile razy powtarzałem tę samą literkę, ucząc się liter, to zawsze ta literka wyglądała coraz gorzej. Z każdym kolejnym zamiast coraz lepiej wyglądała coraz gorzej, coraz bardziej się rozłaziła, robiła się coraz większa. I tutaj wiele osób też tak narysowało. I właśnie chodziło mi o to, że ta nauka to jakby takie dochodzenie do jakiegoś sensu i jakiejś umiejętności tak naprawdę prowadzi do odwrotnych skutków. Tak jak było w Tesli, tak jak było w zdarzeniu. I znowu właśnie chodzi o to, że to jest poniekąd jakaś całość tej idei zawarta w tej wyklejce. No i właśnie też to zwraca uwagę na język w tym komiksie, który też się trochę rozpada na te postacie. No i tak dalej, nie będę tu spoilerował. No to skoro już zacząłeś o tym mówić, Tesla i zdarzenie są częścią pierwszą i drugą trylogii podobno. Tak? Tak. Czego to jest trylogia? To jest, ten Wielka Ucieczka z Ogródków Działkowych jest trzecią częścią tej trylogii. Nie jest to trylogia Tesli, tak jak wiele osób to nazywa. Znaczy wiele. Dwie? Trzy? Ale jest to trylogia, znaczy w pewnym sensie trylogia... To trylogia katastrofy, trylogia interpretacji. W sensie to są trzy główne jakieś tematy. Interpretacja, katastrofa i teoria spiskowa, która poniekąd łączy te dwa tematy. To są właśnie teoria, to jest trylogia teorii spiskowych, trylogia interpretacji. W jakimś sensie trylogia lęków. I sposobów radzenia sobie. Tak, no, które kończą się zwykle gorzej niż lepiej, ale też czasami w sumie to i tak nie wiadomo, czy to jest gorzej, czy lepiej. Ale to jest właśnie taka trylogia, raczej jeśli chodzi o temat i podejście do niego oraz też formę, styl. Różnie rysuję czasami. To jest jakby taki, który mi najbardziej odpowiada do tego tematu, sposób rysowania, taki, który najbardziej w sumie też lubię, ale nie wszystko musi tak wyglądać. To jest też właśnie coś, co łączy tę trylogię. Czy Wielka Ucieczka z Ogródków Działkowych nawiązuje do Wielkiej Ucieczki? Nie. Nie. No dobra, to inny film. Lubisz Godarda? Tak. Dobrze. Wydaje mi się, że w tym komiksie jesteś dużo bliższy Godarda niż kiedykolwiek wcześniej. W sensie to jest twój pierwszy komiks, gdzie obok fabuły, którą tam jakoś zawsze szatkowałeś i przewijałeś, pojawia się narracja sama w sobie, którą widać. I która sama utrudnia lekturę czasami, a czasami ją wspomaga jakoś. Ale mam pytanie, czy właśnie zgodnie z teorią Godarda jest to, przerabiając tę teorię, jest to myśląca forma komiksu. Czyli czy te triki narracyjne, których używasz,
mają cel fabularny, taki stricte fabularny. Bardzo się cieszę, że tak. Że też podobnego mówisz, ponieważ bardzo właśnie patrzę na Godarda poniekąd jako na postać, która robi filmy w jakimś sensie komiksowym. Znaczy moim zdaniem w komiksie można zrobić coś bardzo podobnego i nawet bardziej niż on, chociaż może nie, ponieważ on wprowadza w jakimś sensie elementy komiksu do filmu, ale nie mówię tutaj o jakimś takim łatwym pojęciu komiksowości. Komiksowość to jest, prawda, nie wiem, to też jakaś taka, nie wiem, plastikowość, czy jakaś taka sztuczność, czy uproszczenia, czy coś takiego. Chodzi mi raczej o twarde wyznaczniki komiksowości, czyli formę, która jest nieredukowalna. Jakby w komiksie ona jest na wierzchu i zawsze widoczna, zawsze jest jakby skonstruowana. A jednym z najciekawszych momentów u Godarda, jeśli nie najciekawszymi, są takie, które jakby wypijają cię oglądania jego filmu i nagle stajesz jakby oko w oko z filmem, a nie z tym filmem. I właśnie jakieś takie zatrzymania narracji, czy jakieś takie stopklatki. On jakby wprowadza trochę te ramki, które są w komiksie widoczne. W filmie są niewidoczne, ale jakby sugeruje je, obchodzi i jakoś tam sobie z nimi radzi i cały czas je wygrywa. No i w tym wypadku, jak sobie myślę nad tym, skonstruuję jakiś komiks, skonstruuję jakąś fabułę, jedną właśnie... To interesujące. najbardziej jakby taką główną jedną... Właśnie, chodzi o to, że jedną z rzeczy, która zawsze mam jakoś jako główną jednostkę narracyjną i główny jakiś element komiksu i główny sposób myślenia o komiksie jest właśnie rama. Jest ten rodzaj... życia ramy, który sprawia, że sama rama komiksowa staje się niejednoznaczna, ponieważ jakby nie do końca wiadomo, o co w niej chodzi i w którym ona się ujawnia. I oczywiście staram się tego nie robić w taki sposób naiwny, tak jak też no, w sensie, że ktoś na przykład, nie wiem, chwyta ramkę albo z niej wychodzi, tylko raczej w sposób... No, generalnie każda moja fabuła próbuje w jakimś sensie z konceptu też opowiedzieć o samym komiksie. Skonceptualizować komiks, jakoś tam go... Szukam takich scen, które w jakimś sensie są scenami fabularnymi, które fabule danego komiksu, które tak naprawdę mówią o komiksie i dlatego są dziwne, ponieważ to jest jakiś ten naddatek, którego tam nie powinno być, jakaś świadomość, która w tej fabule, która mimo rysunków jest realistyczna, nagle się ujawnia. To na przykład w zdarzeniu, jak już generalnie zdarzenie nie będzie dla nikogo chyba nowością, bo się chyba kończy, czy coś takiego, nie wiem. Pewnie każdy, kto chciał, już je jakoś tam przeczytał. Jest taka scena, w której na początku jadący pociągiem Feliks Dzierżyński wygląda przez okno i tam zjawia się, tam w tym wagonie siedzi postać, która już sama w sobie w jakimś sensie jest ważna dla tego, czym jest komiks. Mianowicie Pankajew, nie pamiętam imienia, Rosjanin, który był pacjentem Freuda, najsłynniejszym człowiekiem od wilków, którego jakby teoria jakaś tam humanistyczna właśnie najczęściej przywołuje, żeby opowiedzieć o tym, jak Freud interpretował sny, wspomnienia oraz jak to się nie udawało, ponieważ to był pacjent, który nigdy nie został wyleczony i z którym się nie udało poniekąd i których też na podstawie którego nam Freud analizował, jak działa sen i to też jest bardzo komiksowe, ale to już tam. Tam była taka scena, w której Dzierżyński wygląda przez okno i ten pan Kajew pokazuje mu, co tam widać. I on w ogóle nie dostrzega w pewnym sensie tego, co nie widać, tylko na kolejnych kadrach, które są jednocześnie oknami, czyli tam też kadrami poniekąd, pojawiają się kolejne elementy, których wcześniej tam nie było, ale tak naprawdę były. No to była właśnie jedna z takich scen, która mówiła o samym komiksie jako takim. Była też po prostu sceną w fabule. Także jeśli chodzi o to, czy... Ja się zapytałem o to, powiedzmy...
teraz o to zapytać. Czy ta forma właśnie, którą tam grasz i którą jakoś pokazujesz, czy to są twoje poglądy na temat komiksów? Czy próbujesz przełożyć, raczej wcisnąć w tą narrację jeszcze jakieś swoje... Właśnie nie. To ciekawe, bo nie, tak nie jest. Ja mam zupełnie inny, jakby jak podchodzę do komiksu teoretycznie, to zupełnie inaczej tak naprawdę sobie piszę. To jest bardzo zabawne, bo jak analizuję komiks, czasami się tym zajmowałem, teraz już w zasadzie nie, ale kiedyś tam coś wpisywałem i tak dalej, to moje pomysły, jakieś interpretacje były zupełnie inne niż jak rysuję komiks. Komiks rysuję od zawsze. Także to nie jest tak, że w pewnym momencie pisałem, a potem zacząłem rysować. Zawsze razem, ale to nie jest tak, że właśnie mam swoją teorię na temat komiksu i chcę ją tu pokazać. To jest moment, w którym piszę swoje sceny, swoją narrację i po prostu chcę powiedzieć coś więcej, a jednocześnie myślę o tym formalnie, więc staram się jakoś tam na ciekawy sposób to pokazać. Ale rzeczywiście to tak naprawdę nie ma się nijak do tego, co pisałem o komiksie. To jest zabawne. Gdy ktoś to porównał, to by było jakiś taki... Ten autor przyznał się do błędu. Chociaż się nie przyznałem. Nie przyznaję. No dobrze, teraz zmieńmy temat na humor. W nowym albumie wydaje mi się, że humor jest ciut inny. I teraz mam kolejne pytanie, co lubisz bardziej tym razem? Gombrowicz czy Kruzo? Nikt. Żaden z nich. Nie, tak naprawdę, bo to oczywiste trochę, znaczy, tak pytasz, Gombrowicz czy Kruza? Powiedziałbym raczej Gombrowicz, no ale biedny Kruza, no. Znaczy, chodzi o to, że podejrzewam, że tutaj bardziej chodzi ci o... Znaczy, no, rzeczywiście te humory są inne, trochę. Taki miałem jakby nastrój, taką ochotę, żeby trochę pograć z tym, żeby ten komiks był inny niż poprzedni, ponieważ nie chcę mi się powtarzać tego samego. Miałem tam w głowie jakieś pomysły, żeby zrobić coś w miarę podobnego, bo to mi się przyjemnie robiło, no ale sam się trochę zmusiłem do tego, żeby poszukać trochę czegoś innego. I wielki wdzięczny za ogródków działkowych humor, który tam jest, wynika jakoś tam, być może, skoro to pytasz, wynika z... jest bardziej no, literacki, słowny, jest też jakoś tam sytuacyjny, ale w zupełnie inny sposób niż w zdarzeniu, ponieważ właśnie w zdarzeniu o wiele mniej było tekstu, mniej osób, ludzie gadali. Raczej chodziło tam o dziwne sploty, jakieś tam okoliczności, które prowadzą jakieś dziwne przewrotki, które są przewrotkami, których się oczywiście człowiek spodziewa, jak czyta, w sensie spodziewa się, że będą przewrotki, ale staram się to przewidzieć i wprowadzać je nieco inaczej, albo psuć trochę i robić rzeczywiście jakieś beznadziejne te przewrotki. Także to tam był tego rodzaju humor. Tymczasem tutaj raczej chodzi o język, o poglądy też tych postaci, które się ze sobą zderzają, czyli o, że tak powiem, taką warstwę bardziej nawet psychologiczną jakoś tam, ale to też jest psychologia ujęta bardzo tak sztucznie trochę, wydaje mi się, mam na taką nadzieję. Tak no, różnią. Ja zapytam o tego Gruzę i Gombrowicza, dlatego, że obydwaj podejmują temat Polski w jakim stopniu. I to jest też temat chyba dopiero tego albumu tak naprawdę, z tej trylogii. Bo wcześniej wydaje mi się, że byłeś dużo bardziej uniwersalny, a teraz nie wyobrażam sobie tej powieści graficznej przetłumaczonej na angielski na przykład i czytanej przez Amerykanów. To prawda. Zresztą to ciekawe, bo mówi, że ten dopiero komiks jest o Polsce i to jest prawda. Ale nie, bo jeszcze robiliśmy wspólnie komiks z przygody Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie. Ale... W tej trylogii, tak, to jest wiersze, a na przykład jak rozmawiałem z takim tam dziennikarzem, który zadał mi pytanie, dlaczego wszystkie twoje komiksy są o Polsce? Ja wtedy tak się zastanowiłem i powiedziałem, nie no, nie są, że tylko ten nowy jest o Polsce. I wtedy tam zacząłem się zastanawiać, że rzeczywiście prawdopodobnie miał trochę takie wrażenie przez mój rysunek, to raz, który w jakimś sensie wyrasta z takiego, moim zdaniem, najciekawszego nurtu w polskim komiksie, który jest kontynuowany przez parę osób, został rozpoczęty. Rożek, Putenko, Raczkowski, teraz albo jeszcze Henryk Tomaszewski.
tak dalej. Ale i to jest jakaś taka budowanie świata na jakiejś takiej niepełności. Już czuję, że wiele razy to mówiłem, ale no, w każdym razie jakaś taka niepełność tych postaci, która sprawia, która jest ich głównym jakimś takim budulcem. I one ciągle szukają czegoś, podążają za czymś, ale tak naprawdę są trochę pokraczne i takie zgrzebne, takie polskie właśnie, jak Polska trochę no, generalnie tak, no tak mi się jakoś kojarzy polska dusza z tym takim śmiesznym, niedokończeniem. Ale właśnie i to jest w samych tych rysunkach, w tych postaciach, które się jakoś też snują. Zawsze jak je rysuję, to trochę tak, jakby one były jakieś lunatyczne. Ale a tak naprawdę fabularnie wprost postanowiłem się z tym zmierzyć w tym trzecim komiksie, w tym, co za mną zawsze jakoś chodziło, bo też to czułem, że tak naprawdę tutaj cały czas wracałem do jakichś wątków polskich, bo i w zdarzeniu pojawiają się dzicy Polacy na Syberii i w testy, powiedzmy, nie jest napisane, gdzie to się dzieje, zwłaszcza, że jest tam jakiś wielki zderzacz jakichś cząsteczek, co nie jest zbyt polskie, ale powiedzmy, że małżeństwo, które tam jest pokazywane w tle, jest bardzo polskie. Także zawsze lubię też tę polskość wstawiać w taki kontekst dość niespodziewany. No i w końcu rzeczywiście w Wielkiej Ucieczce to zrobiłem wprost. Tak jak czuł znaczy kompromis. Powiedziałeś o małżeństwie z Tesli. I wydaje mi się, że to są takie same postaci, jak wszyscy bohaterowie twojego nowego albumu. Czyli to są jedyne postaci w Tesli, które są archetypami jakimiś. Bo reszta ma jakoś tam jest historyczna lub może ją podciągnąć pod danego bohatera popularnego. Tymczasem w tej nowej powieści mamy czwórkę bohaterów, którzy są jakimiś archetypami. I chciałem cię zapytać o nich, dlaczego oni są podobni do siebie? W tym komiksie? Tak. Między Tesną a tym komiksem. Dlaczego ta czwórka, która idzie pociągiem, jak Rodzyna Winnicka nocą? Kiedyś, bo jeden z moich wydawców twierdzi na przykład, że robię komiksy, które są szczytem jakby realizmu. To jest bardzo miłe, bardzo ciekawe i bardzo zabawne, ale ja z kolei patrzę na to w ten sposób, że to jest jednak wszystko. Tak, znaczy, spójrzmy na te postaci. Jeszcze mało kto czytał nowy komiks, także, ale mogę coś takiego powiedzieć, że jest tam sobie postać, która z jednej strony buduje swój ogródek działkowy, poszukuje jakichś swoich korzeni szlacheckich, z trzeciej strony przedstawia się jako ewidentny prostak, który tak naprawdę tylko pretenduje do tego i wyszukuje na siłę jakieś tam swojej lepszości. Ale na przykład cytuję Sofoklesa, albo znaczy, no, powołuje się na Sofoklesa i Gogola i tak dalej, cytuję, to jest jego temat rozmów, tak więc jest jakimś takim dziwnym, hybrydowym tworem, który mój brat na przykład po przeczytaniu tego komiksu mówi, że to jest fajne, że wszystkie te, że tak naprawdę żadna z tych postaci nie jest jakaś paskudna, straszna czy obrzydliwa, ponieważ wszystkie są w jakimś sensie ludzkim, ponieważ właśnie wkładam im nagle takie momenty, które sprawiają, że stają się jakieś takie sympatyczne, nawet jeżeli z początku wydają się niezbyt fajne. No i odpowiedzią na to jest to, że tak naprawdę one wszystkie w jakimś sensie są mną. No, chodzi o to, że zawsze jak robię swoje komiksy, to mam takie podejście, żeby... Znaczy może nie zawsze, ale w tym wypadku rzeczywiście w jakieś tam swoje lęki, tudzież były lęki, tudzież jakieś tam swoje przemyślenia, jakieś tam swoje... Znaczy generalnie żadna z tych postaci nie jest do końca pełna, one wszystkie razem tworzą jedną postać. Wydaje mi się, że to jakoś tam być może współgra z jej autorem, który w ten sposób skonceptualizował jakoś swoje lęki, braki, ale też jakieś tam przemyślenia i tak dalej. Także no, rzeczywiście wszystkie je łączy w jakimś sensie to, że są tworem. Nie, dobrze. No dobrze, to jeszcze ostatnie pytania. Myślę, że ostatnie. Chcesz iść na rozmianie nagród? Tak. Ten komiks wydaje mi się, że miał
mówić o tym, przynajmniej w mojej interpretacji, co ludzie mówią i dlaczego tak mówią. I jest to jeden, pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, że wydaje mi się, że on, że to dzieło odbyłoby się bez rysunków. W takim sensie, że to oparte jest wyłącznie, moim zdaniem, cała moc i siła przekazu jest oparta na tym, co o nim mówią, oparta, na dialogu. To jest jakby sztuka, którą oglądamy sobie w takich, wiesz, warunkach, że tutaj mamy scenę w pociągu, tu mamy scenę w lesie, ale ten las jest już umowny, pociąg jest umowny. Jesteśmy w teatrze. I dlaczego? Dlaczego tak jest oraz dlaczego tak nie jest. Chodzi o to, że znaczy, nie jest tak do końca, ponieważ obraz i to co wizualne w tym komiksie było dla mnie absolutnie równie, może nawet ważniejsze w jakimś sensie niż to, co tam po prostu mówią, ponieważ wprowadza to w jakimś sensie, znaczy tak, moje podejście do komiksu, jedno z wielu, ale między innymi tak jest, że w jakimś sensie komiks przypomina mi, znaczy jest idealną formą literacką, kiedy chcemy oddać to, że ktoś coś mówi i jakiś żywy język, jakiś sposób mówienia. I to rzeczywiście było istotne, jednym być może z najważniejszych rzeczy w tym komiksie, tematów też, ponieważ staram się to jakoś tam skonceptualizować, pokazać i tak dalej. No i właśnie to, jak człowiek mówi, jest dla mnie idealne do przedstawienia właśnie w komiksie, ponieważ to bardzo proste. Ja nazywam komiks jakby 3/4 rodzajem literackim, obok tak zwanej epiki, rzeki i dramatu. To oczywiście jest z Arystotelesa, więc jest to stare i bardzo zabawne, ale rozróżnienie, ale właśnie komiks jest tym czwartym. Także chodzi o to, że na przykład jak rozmawiam ze swoim bratem o komiksie, to on twierdzi, że komiks przypomina poezję. Nie, odwrotnie, że on przypomina dramat, ponieważ są dialogi, ludzie ze sobą rozmawiają, jest napisane, kto kiedy mówi. Tymczasem mi komiks, przynajmniej w moim jakimś podejściu i czytaniu, bardziej przypomina poezję. I nie chodzi mi o jakieś pretensjonalne takie wywody, tylko chodzi o to, że poezja jako taka, w sensie budowa wiersza, wiersz, żeby rozpoznać w nim wiersz, musi grać między zdaniem, słowem, a jego zapisem, jego wizualnością, tym, co w nim wizualne i jakby tak zwanym wersem po prostu, jakkolwiek go rozumieć szeroko. No i właśnie ten wers w jakimś sensie jest idealnie oddany w komiksie, który ma swoje sposoby na szatkowanie tekstu, na jakby jego jakąś tam konceptualizację, w tym sensie, że dymek, kadr, ramka, plansza i wszystkiego rodzaju możliwe zabiegi, które są nieme, to jest istotne, tak samo jak w poezji, wszystkie światła i tak dalej są nieme, są właśnie, mają jakieś tam ustalone teoretycznie znaczenia dla każdego, kto czyta, ale można też je zmieniać, można je wykorzystywać tak samo jak w języku mówionym, można je trochę psuć, a jednocześnie właśnie można w ten sposób język rytmizować, szatkować, bez pisania, prawda, że jak w dramacie powiedział na boku, czy tam ściszył głos, czy tam nawet wypisania, że teraz mówi Kazio, a teraz mówi Alina, tylko po prostu można ich narysować, a to, co mówią, można rozciągnąć w dowolny sposób poszatkować. I to jest po prostu jakiś tam sposób partytury na mówienie. Mogę ci przerwać? Bo mi bardziej chodziło o to, że nie to, jak oni mówią, tylko co oni mówią. I to jest moim zdaniem ważne w tym albumie, bo tak naprawdę, no, tak jak mówię, to jest trylogia lęku, trylogia różnych rzeczy. Ale przypominam ci, że się z tobą nie zgodziłem. Także teraz mówię, dlaczego istotna była dla mnie wizualność, wizualna strona. Tak, ale nie odpowiedziałeś na to pytanie, bo powiedziałeś mi jak, a nie co mówisz. Mówiłeś teraz o tym, jak mówię. Czyli o formie, a mi chodziło dalej o treść. Tak, tak. No tak, nie, bo wszedłem za bardzo w to niezgadzanie się za nie, zamiast... No właśnie. Tak. Czekaj. Powtórz to pytanie, dobrze? Mniej więcej. Mniej więcej chodziło mi o to, że w twoim komiksie ludzie mówią. Moim zdaniem ważne jest to, że oni nie tylko to, że mówią, w jaki sposób mówią, ale przede wszystkim to, co mówią. Że jakby treść jest tym, co mówią. Nie jak w komiksie, gdzie masz wydarzenia, akcje, coś,
sytuacji z tym, co oni mówią. Właśnie też nie do końca, bo ta treść w pewnym momencie zaczyna być oddawana w sposób wizualny. Chodzi mi o to tutaj, bo cały czas jakby nawiązujemy do tego, co nie przemówisz o formie, no o treści, ale ja nie rozgraniczam treści i formy. Ale ja nie chcę rozgraniczać formy i treści, ja mówię ci, że rozumiem te wszystkie twoje rzeczy, które wykorzystałeś. Ja mówię tylko o tym, że gdybym wykreślił całą formę i zostawił samą treść, to ta treść by dała radę. No super, ale moim zdaniem nie dałabym rady w ten sam sposób, jak w ten sposób, jak to przedstawiłem, ponieważ to, co przedstawiłem i jak narysowałem, bardzo w jakimś sensie dopełnia i przedstawia to, nie tylko jeśli chodzi o brzmienie, no bo wcześniej głównie mówiłem o brzmieniu i tak dalej, to jest jeden z aspektów, ale na przykład finałowa scena w tym komiksie, która, nie będę jej zdradzał, ale w jakimś sensie nawiązuje do tych szlaczków, o których mówiłem, to te szlaczki to są właśnie litery, prawda? I one w jakimś sensie pokazują to, o co mi chodzi, znaczy są jakieś tam sensy, które wyraziłem w sposób wizualny. To nie jest do końca forma, tylko treść tego komiksu. I dlatego uważam, że rzeczywiście mogłoby się to obronić jako jakiś tam rodzaj po prostu opowiadania, czy jakiegoś dziwnego poematu, ale trochę by straciło, przynajmniej w moich oczach. Także tak. Obroniłeś się. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jakieś krótkie? Takich nie usłyszę. Ja mogę podejść z mikrofonem. Ja mam. A ja idę. Nie usłyszę. Nie usłyszę na pewno. Chciałem zapytać, czy te sekwencje senne, które takie są zupełnie nienarracyjne, a jednocześnie sugerują taki rozpad tego świata, to scalenie się bohaterów. Chciałbym się o tym więcej dowiedzieć. One są rysowane w kontrze, więc zupełnie inaczej niż reszta albumu, bez podziału na kadry. Jest to ewidentnie jakiś obcy twór w tej strukturze tego komiksu. On się pojawia na początku i na końcu, jako taka klamra. Chciałbym to lepiej zrozumieć, bo z tego wszystkiego, co powiedziałem, to zupełnie nie pojmuję, do czego one mają służyć. Wiesz, no trochę takie wyzwanie wydaje mi się, ale to jest tak, że oczywiście mogą podlegać interpretacji, ale najczęściej tak jest to porażka. Nie chcę do końca mówić, o co mi chodziło, ale w jakimś sensie mogę powiedzieć, że z pewnością jest scena właśnie taka trochę do wyjęcia z tego komiksu, w sensie, żeby się nad nią osobno zastanowić. I wydaje mi się, że to jest też jedna z tych scen, o których mówiłem, z tych fragmentów, które w jakimś sensie po prostu po raz kolejny pokazują ten komiks, jeszcze zanim on w ogóle został przeczytany, to w jakimś sensie już możemy zobaczyć jego streszczenie. Znaczy nie fabularne, tylko streszczenie trochę tego, o co w nim, do czego dojdzie, o co w nim może chodziło, jakieś też rzeczywiście są tam też sugestie fabularne, ponieważ poza wszystkim, co miałem do powiedzenia, tak po prostu, chciałem też, żeby zakończenie, które jest dość otwarte, prowadziło do jakiegoś rodzaju skojarzeń fabularnych, czy jakby... Żeby, bo tam trochę w pewnym momencie, jak się ten komiks skończy, trzeba się zastanowić, co się stało. I właśnie są pewnego rodzaju sygnały, co się stało, ale właśnie te sygnały są zawarte między innymi w tym śnie. Choć nie ukrywam, że to, do czego się dochodzi, o co mogło chodzić, to jest też być może żart po prostu. I tak naprawdę ślepa uliczka. Może trochę za bardzo gmatwam, mógłbym to pewnie powiedzieć precyzyjnie, ale trochę nie chcę, no bo wiesz, nie wszyscy to czytali, a no, jakoś tak wydaje mi się, że no, generalnie jest tam też swego rodzaju skontrastowanie natury z kulturą i z drugiej strony też z bardzo specyficzną kulturą polską i z tym, co, do czego fabularnie doszło w tym komiksie, czy tam się coś wyobraża i wydaje, czy to są swego rodzaju jakieś dolegliwości, czy to jest coś na przykład realnego, co się wydarzyło na samym końcu i co, prawda, do czego to mogło doprowadzić, czy to... No, tyle mogę powiedzieć, więcej nie chcę. No to może ja jeszcze zadam jedno pytanie. Opowiesz nam coś o pociągach? Tak, warto nimi jeździć. Człowiek ćwiczy charakter. Miałem jedną fajną scenę, sytuację w pociągu i w pewnym momencie spędziłem parę lat życia, dwa razy dziennie w pociągach i zawsze to było miejsce, które mnie strasznie inspirowało, co bardzo widać w tych komiksach. Jak również oczywiście
oczywiście może to brzmi obsesyjnie. Tak sam się zastanawiałem, że znowu mówię, że pociąg jest bardzo komiksowy. Ale pomyślcie o jego formie i to w zasadzie się jakby jest oczywiste. No nie wiem, dla mnie przynajmniej. Także polecam pociąg. Spoko. Kiedyś już napisałeś komiks o pociągu. Tak. I zmieniłem go w jakimś sensie w ten komiks, ale nadal tam ten komiks mógłbym narysować, bo jest zupełnie inny. I może to kiedyś zrobię, albo jeszcze zmienię go w inny komiks. Fajny komiks, jest taki komiks, który się rysuje od nowa, ale jako inny komiks, zawsze w ten sposób ma się inspirację. Nigdy nie mogę narysować komiksu o pociągu, bo będzie koniec. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania do Jacka? Niestety, to się, z tym się nigdy nie spotkałem, to chyba jest jakiś mit. Proszę, już koniec, no. No dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję.